i jesteśmy na złobie. Proszę, nasi mistrzowie przywieźli. Ale aż kolejka, Andrzej, aż kolejka jest, widziałeś? To jest pan. I działamy ostro, działamy, słuchajcie, patrzcie. O. Weź garnij tam trochę ten pian. No, trochę będzie, kasiory. Trochę. To wszystko, akumulator jeszcze rzuć tam na wierzch. Akumulator trochę bardziej. A co mówiłaś, Marta? Nie, że rama jest od roweru. No, ale to drożej będzie kosztowało niż ten twój złom pewnie. Żebyś wiedział. Jo. 2 złote. To wieczorem na spacer się przejdzie, to już dalej taki rama. Chyba, że do łosy. O, tutaj jeszcze też, jak widzicie, taki duży budynek, to właśnie Ukraińcy mieszkają i pracują tutaj w miejscowym tartaku. A tutaj... Zdrastuj! Co? 7 złotych dał. No, no i dobrze. To lecimy dalej, co? Śmigamy! Słuchajcie, jeszcze jesteśmy przed apteką, bo Andrzej też bierze leki, więc... Słuchajcie, nie ma tak, że żyje sobie spokojnie, bezstresowo. Jak widzicie, tutaj aptekę też mamy. Tutaj w Cekcynie jesteśmy, oglądamy sobie, podziwiamy. Idziesz, Andrzej, też w kolejkę? Nie, tam nie ma maseczki, tam nie pójdę. Aha, to w razie czego przytrzymaj tylko sobie. Jak ci się podoba w Cekcynie? Generalnie to jest mała miejscowość. Ja lubię małe miejscowości, ale... Nie za bardzo tutaj dogaduję się z ludźmi. Czyli co, nie zaakceptowali was bardzo? Oni nie za bardzo nas akceptują, ponieważ mnie przynajmniej nie martwię, traktują jako takie, wiesz, dziwne naleciałości, ponieważ no, jesteśmy obcy, tak powiem. No tak, bo wy jesteście z Kujaw, a tutaj już jest Pomorskie. No oni i mają... mają tutaj jakiś taki dziwny język, trochę inaczej mówią. Inaczej mówią? Tak, tak. Inne słowa mają. Domostwa zadbane są, tak jak no, nie, trzeba przyznać, jest, no, że nie, że tak nie można powiedzieć, żeby nie dbali, nie? No, mnie na przykład nazywali bezdomnym, chociaż mam dom. No masz, taki, no tak, no to jak ja można? Ja jestem traktowany jako bezdomny. Ale tak jakby ktoś poza pomocą społeczną, ktoś ci pomagał, czy tylko na początku pomoc społeczna? Przyjechał tutaj jeden pan, tam i na święta coś przywiózł. Miałem takiego znajomego, który też mi troszkę pomógł. Ale później to wszystko się urwało i jestem w zasadzie sam bez pomocy. No, ja sam z Martą praktycznie, gdyby nie teraz Marta, to... Teraz Martą. No. Tylko, że Marta też nie ma dochodów żadnych, tylko po prostu... Nic. No. Dobrze, że ona tam gdzieś... A sprząta już? Jeszcze sprząta tam gdzieś chodzi? To znaczy, ona tam była, chodziła sprzątać, ale teraz mieliśmy tam pewną sesję z tym panem i ona tam już nie jest. O. Już teraz jest tylko w domu, no mówię, tylko ten złom. No właśnie, to właśnie dobre i to, nie? No jak czasami coś znajdziemy, to tak. Tutaj była wystawka różnych sprzętów, żeśmy zbierali i nam się udało trochę sprzedać przez 2 tygodnie temu, mieliśmy parę groszy. Ale to też była kwestia tego typu, że ciągle nam wszystkiego brakuje. No tak, bo to, że nie startujecie od zera, tylko startujecie na minusie, że no tak powiem, że wszystkiego minusie. Nie macie żadnych. Żadnych tych. Jak gdyby zapasów. O. Nie mamy nic i to jest właśnie problem, bo to wszystko, co zarobimy, czy dostaniemy, to wydajemy albo idzie. Na opłatę. Proszę bardzo, zobaczcie, że leki kupione. No, to jest najważniejsze. No dobra, to idziemy dalej. Za ten rower? Ja jest z jego kieszeni. Aha! Ale jakiś fajny rowerek? No dobry. No i za 5 dych, to rzeczywiście. To co, jedziemy po ten rower? Jedziemy po rower. No dobra, kury, wy to mnie wykorzystujecie. A co mamy zrobić? Prawo? Wyzysk ludzi będziemy robić teraz. Poczekaj, zwolnij, może to coś będzie leżało. Aha, no jo. Czekaj. Jest coś? No co, wejdziemy jeszcze po dary, nie? Jo, coś jest. Tam jest. Jest, zaczekaj. Ja cofnę tam, zaczekaj. Cofnę tam kawałeczek. Coś jest. Zobaczcie. To wyjdziesz, Andrzej, nie? Andrzej zerknie tam zaraz. Zobacz. O, z Coca-Cola będziemy.
patrz, dużo, żebym się nie pomyliła, że 2 złote dostanę za ten złotek. A ile za 7? Jo. Ciężkie żywotko człowieka pracowitego. Klaudek mówi, że dobrze, żebym na wadze dali. Że co, co? Że dobrze na wadze, że zważyli. Ja? Mówi, ale sowalnego dołożyli, cholery. Patrz, ma winogronko będziecie dzisiaj jedli, zobacz, Andrzej. Andrzej, co tam jeszcze jest oprócz winogrona? To on owoce, bo ja tam owoców nie jem. Ty to owoce morza wolisz. Jo. Kurde, widzicie, jaka ta hrabianka tu jedzie z nami? Tylko... Co tam, Andrzeju, mamy? Dawaj. Tą maskę to zdejmuję. Mamy winogrona. Bo... Winogrona. Czy będziemy wino pędzić? Nie. Zjemy je po prostu. Zjemy. Za mało na wino. Za mało na wino. Za dużo na sen. A za dużo? Żeby sprzedać. A jacy wesoli, weseli. Czekaj, dzisiaj nie jesteście. Czekaj, nie zapierdalaj, bo tu będzie w prawo skręcę. W prawo? Jo. Tak, to na krzywogoniec. Marta, tylko nie siedzimy. Ja wiem. Nie, bo Rafał no, musi jechać. No tylko rower wezmę. Niczego innego nie wiesz. A co, ona tak by... Szasta tak, no pieniędzmi. Szasta, ale ten rower pasuje, bo wiesz... Jak nie mamy czym dojechać, to na chociaż po sklepy skoczy, bo to jest lepiej. No tak. Tak to co pieszo. Ale mieliście rower jakiś. Ale zepsuł się ten opór. Słuchaj, ale ten jest lepszy, bo mam 28 koła na nim. A, większe, no. To ten zapierdziela, ale to jest typowo nasz osa, nie? Do tego nam bo jak po polnej dęczka. Drodze by jechał, aha, cały czas prosto. A, cienkie. Dęczka padła. Prosto, padła prosto, tak? Jo. Patrz, co żuraw. Tak? Ale... Co jest większe od żurawia? Nie, co jest większe od czapy? Żuraw. No, a ten, co się wyjść? A co dzisiaj w planach? Po południu macie? No będziemy kończyć ten szajerek, nie? Ten zrobimy dalej. Aha, chcecie go skończyć? Tak, żeby... no trzeba. Zrobić no bo musi te wszystkie te rzeczy tam pod ten, no wiesz, nie, pochować, pod zadaszenie, żeby było, chociaż żeby dach na razie był. Nie? Zagrabić nawet tam wokół, żeby jakoś wyglądało, nie? Tak będzie. Przybro. Przyzwoicie. Prosto? Tak. Jo, cały czas. Nadal prosto. O koniny. Ty, a się... Karol coś mówił, że te podesty zdjęli, oni by. Tak. Co, żeśmy wjeżdżali zawsze? No zobaczymy. Tak. A co to no, nie wiem, on mówił, że zdjęli to, bo on zapierdzielał kurde i ten. I nie wyhamował i mówi, że przyjechał ten podest niby. No. Ale tu las. Nie wiem, czy to jakiś feller był, czy co, bo oni to musieli ściągnąć. Niby. Sporo tu las w lesie grzybów jest? Oj, tutaj tak, jest od tak. Cholery. Jest. To opowiedzcie, jak w zeszłym roku, ile żeście nazbierali oj, grzybów. O, no, jest, w pip. Ma masę grzybów. Jest. Codziennie mieliśmy prawie 50 kilo. No to rzeczywiście, kurde. Jakie grzyby tutaj są? Prawdziwki, kurki, wszystkie no rodzaje. To, no to rzeczywiście. Nawet i rydze. A ceny jak się kształtowały na początku? Na początku po 6 chyba czy 8 złotych było. Za kilogram? Kilo, no. A na końcu po złotówce. Wioska i grzybowa. Rzeczywiście nie nawet. Ma podestu, patrz. A co to za podest był? Był przed nami. Taki był gumowy, gumasz taki. Tak? Tak, stoi. No. Aha. Ale nie ma. A po co ten podest był? Nie wiem. No. Żeby wyhamowali to samo. A prosto. A patrz, tacy też Opelka kupiła kursę. A nie, to tam ryby. Jeszcze prosto tak. Co to jest za miejscowość? Krzywogoniec. Krzywogoniec, aha. Krzywa pyta. A też ładna wioseczka, kurczę. Ale tutaj jakieś mają porobione też. Nie, coś, malowali pasy. A, pasy. Dla pieszych. Dalej do przodu. O, pan Borucki chyba. O, jaki ładny. A nie, to nie. Jaki ładny. Nie, to dobry. Pani Borucka. Pani Borucka. Lecimy, a tu nawet pokoje. A, Boguś teraz pojechał do tego, do Szumków. Pokoje do wynajęcia są również nawet tutaj, tak? Widzę. Teraz za tym oni białym tutaj mają potem, trzy chałupy, żeby wynająć pokoje. Za tym wjedź na posesję, zaraz wolni. O, tu teraz wolni. W tą bramę. Dobra, ale nie dobra, wiem, czy da radę tutaj. Jo, no, wjedzie tyle. Dużo miejsca nie ma, ale będzie można zawrócić. Tutaj, z tej strony nie, z tamtej być wjechać. Dobra, jedź do przodu. No w tamtej wjadę. I do przodu. Wycofam. Czekaj, bo kurde, żeby ten... Jedzie coś, nic nie jedzie. Wypalić, no to zaraz jedziemy, bierzemy rower. Słuchajcie, będziemy na rowerze jeździć. Tu wiedź, o, i tu wystarczy, tu. Tu, wiadę, tu mleczarz widzę poru. A, tu jest jeziorko, jakie ładne. Jest, jest. No to dlatego, słuchajcie, tutaj są te
pokoje do wynajęcia. No tak, on tutaj a ceny właśnie, jakie to są wysokie są tutaj te ceny? To jest ile? 230-240 nawet jest za nocleg. Żartujesz. No. Tyle za nocleg z pokojami ze wszystkim. Ale to wtedy. No on tu ma podeszwy porobione, zobacz. Patrzcie, jakie ładne jeziorko. To Marta, zafunduj mi jedną noc tutaj, kurczę. Masz już 7 zł. To już nie... Marta, tu mieszkała 8 lat. Marta, tu mieszkałaś? Jo. Tak? No patrz. 8 lat. A to tutaj jest ten, też pan dziadek, ten 90-letni? Tak, tutaj właśnie mieszka. Aha. On leżący jest. Zobaczcie, jak tu pięknie nad jeziorem. No słuchajcie, ślicznie, nie? Tutaj przyjechać do... Nie no, ja tutaj w tym roku to tutaj przyjeżdżam na wakacje. A jak to jest ze zezwoleniami na łowienie ryb? Ja nie wiem, bo ja nie mam pozwolenia i nie łowię. Więc ja sam się nie orientuję. Nie wiesz nawet, nie czy tu trzeba... To jest Marty pies. O, Marta, pocałuj pieska swojego. Tutaj Marta mieszkała kupę czasu, słuchajcie. Zawirowania mamy w czasie. Marty piesek. Marta, buzi piesko. Ty Marta, to ty rowerem to przyjedziesz. Andrzej, to my możemy już jechać, co? Wolałbym nie. Co mówisz, że... Ale ty rzeczywiście rower elegancki. No zaraz go wrócimy, dawaj go do samochodu. A dziadek gdzie jest? W domu. A ten facet też tu jest? W domu czy? No nie, ma to do sąsiada. A to zaczynaj, pójdziemy do dziadka na chwilę. Chodź, postaw rower. Ja wstam pani tam już, dobrze? O, tu wszyscy na rowerach szybko śmigają. Proszę. Elektryczny? Na trzech kołach. O, to może pani sobie wypić i też jechać. Dawaj, tyłem. Tyłem. Zaczekajcie. Zapakujemy rower. Już, moment. Zaczekaj. To jedną stronę tylko robię. Czekaj. No właśnie rozłożę tą stronę. Andrzej, o kurczę, już się znowu ten pas ktoś w goł. A, to coś przyjmuje. Jo, zaczekaj. Dzień dobry. O, masz też, jak też na wioskach? Też Łodzkiego, trzeba pani, jakieś torty widzę, tak? O, torta masz. Co to jest za ciasto? Nie wiem. To jest babka marzutowa z krewem. O, z krewem. Ile to kosztuje? Dość weź dla niej też. A biorę dla niej właśnie. A sobie nie bierzesz nic? Ja nie chcę teatralnego. A jest teatralne. Pączków nie ma. To moje najlepsze bofery. A pani powie połowy. Będziesz oszukali. Pisze 46, a ma 48. No to dodali ci. Opakowanie. Zobacz. Tak, oddaj. Albo opakowanie może trzeba oddać. Na zeszyt można tutaj brać u pani? Nie. Nie macie zeszytu? U nas jeszcze na zeszyt można brać. O kurczę, kartki się... Nie, tego w obyciu zabrakło. Albo się kartki kończą. Kartki się kończą. Ale ładnie zaopatrzony. Ale mamy dwa w domu i wezmę wszystkie. I to wszystko. Próbki jakieś się przydały coś. A co chcesz, jakieś próbki chcesz? Dziękuję bardzo. Dobra, nie szalej. Ma ochotę na próbki kobieta. Ja mam ochotę na... Nie żałuj. Żałuję. Nie bądź chytry. Będę chytry. To ty jej kup mądrano. Na wino to ma, nie? A przychodzi tu po wino? Pani mi powie, bo my taką opinię chcę o nim zrobić. Przychodzi tutaj do tego sklepu po wino ten pan? Nie, piwo. No kup jej mądrano, jak ty tak mówisz. Nie żałuję. Policzy pani je. No. O, patrzcie, jakie dobre chrupki mamy. Daj Andrzejowi jednego. Nie, to nie. Nie zasługuję. Ty, na chwili nie łazi tam? Nie. Bo taki sam. Ale to nie na szkodę, widziałem. Na szkodę kuleje. Andrzej, zerknij tam do tyłu. Zaraz, podjechaj. Wolne. No i zapieprzamy je. Kurwa.
Nie wytrzymuj jeszcze! Bo będziemy zbierać. Andrzej Zbierek. To co, udany dzień dzisiaj mamy, co? No zajebiście teraz. Złomu za 7 zł. Ale rower mamy zaiwaniliśmy w nocy. Tylko nikomu nie mówcie, słuchajcie, tylko wy wiecie. Pamiętacie, jak ktoś powie, to kurde... W łeb ucięty. No. W samej dupie. A nam się udało ten rower zapierdolić, wiecie? A wszystko będzie na tego z tyłu tam. Na kanie pala. Andrzej, oddaj rower. Na złodzieju. Ale jutro. Pojeździsz sobie tylko, ty wziąłeś sobie do pojeżdżenia tylko, nie? No. O, dwa następne jadą. O, Andrzej, ty się zajmij ludźmi, a my rowerami. Pod drogą ich skaltuję. No co, jedziemy na kawę teraz. Marta zrobi? Ja. Zaraz zrobię po kawie. No i co, słuchajcie, pozdrawiamy was. Na dzisiaj relacji dosyć. Dosyć wrażeń. Marta, buziaki poprzesyłaj. Marta, panów pożegnaj wszystkich. Martusia. Do widzenia. Do widzenia, do zobaczenia, do następnego razu. Ale chyba urlop tutaj spędzimy i chyba na grzyby tu będziemy chodzić. To miłego i dzięki, dzika bomba pozdrawia.